ludności egipskie. Dlaczego? Samorządy będą musiały zapłacić średnio 80% więcej za oświetlenie uliczne. Przykład rozmowy mojej wczorajszej z samorządowcem z regionu. W Ząbkowicach 2,5 miliona złotych trzeba będzie zapłacić za oświetlenie uliczne. Do tej pory płaciliśmy 1,5 miliona złotych. To czeka wszystkie samorządy na terenie całej Polski. I pytanie jest takie, czy chwalimy się tylko tabliczkami, jak jeżdżą posłowie PiS-u, chwalimy się tabliczkami, że realizujemy inwestycje, a z drugiej strony sięgamy po pieniądze samorządów na oświetlenie uliczne, na gaz. To byśmy inni nie musieli sięgnąć do polskich naszych pasażerów i mieszkańców. Obiecuję, nie będzie podwyżki. A jak realna jest właśnie odrażanie inwestycji? Po prostu, w przyszłym roku nie przewidujemy zakupu nowych towarów, nowych autobusów. Nie będzie nas na to stać. Jedyny zakup, który będziemy musieli lokalizować, to tak naprawdę kilkanaście autobusów elektrycznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale to też paradoks. Dostaliśmy 40 milionów, 40 milionów wydamy na wyższe ceny. Tak to wygląda.